dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Monster Train. I tak, dziś kontynuujemy nasz przebieg wspaniały przy użyciu Umbry i Awokenów. Z takimi oto pięknymi artefaktami, które też tutaj mamy. I tak, czy jest coś do dodania więcej? Nie. Po prostu wyruszamy, walczymy i miejmy nadzieję, że uzbieramy wystarczająco dużo, żeby odkryć, co to tutaj to będzie. A jednocześnie, że przeżyjemy to wszystko i nie zlemimy totalnie, jak to mam w zwyczaju, często w głupich momentach. I teraz co tu mamy? O, na początku na każdym piętrze pokazują się jednostki. O, nie dzięki. Za 150 zł tym bardziej nie. Może bym się zgodził w innych warunkach, ale tutaj mamy zniżki, więc no. Też zniżki właśnie są wystarczające na to wszystko. No ale dobra. I piękna sytuacja początkowa. Lepszej karty nawet na dzień dobry, to chyba mieć nie mogliśmy. Okej. Okay. Proszę o jakiegoś, który może atakować. A jeszcze go nie będę wyrzucał, może się uda trafić innego. No cóż, ze smutkiem stwierdzam, że tylko... tylko jeden padnie. Okej. Okay. A w takim razie dostawiamy takiego gościa. Dostajesz swoją przekąskę i tak, no. Tamten się będzie wzmacniał, tutaj na szczęście nikt nie będzie atakował przez dłuższy czas. Gorzej tylko, że zaraz, no, dojdą. Gdzieś dalej, wtedy właśnie będą już normalnie ataki. Nie będzie żadnej różnicy życia? Chyba czegoś nie rozumiem, ale dobra. Nie będę się tym przejmował na razie. I teraz tak, jak tutaj go dostawię, będzie mógł tylko jednego Marcela odstawiać, to nie. Więc ty tym razem będziesz naszym strażnikiem na piętrze najwyższym. Tutaj nawet nie ma co pytać, jak zawsze dostajemy to. A tak. I trzeba wyeliminować jak nie więcej jednostek, więc tak też zrobimy. Niestety tam ta dwójka przeżyje, ale tak, nie ma co płakać, co się martwić. A, bo tam na górze mamy już wystarczająco dobrze wszystko przygotowane. Ach, piękne lifestyle. Właśnie za to uwielbiam tę kombinację. A gdyś miałby otrzymywać miliony obrażeń, to i tak jakoś sobie z tym poradzi teraz. Okej. Okej. To był ten ciekawy, dziwny efekt, który zdobyliśmy. Nie byłem pewny, jak on działa do tej pory. No, teraz jeszcze przekonałem. I dobra. Dobra, co my tu jeszcze mam takiego wspaniałego? Nie mamy energii. Kurczę, mogłem inaczej to zasplanować, bo to jest potężne. No ale dobra. Jak już jest, to niech i tak będzie. Daj coś takiego może? Ostatnią energię. No, czemu by nie? Tak, 46. Nie jestem pewien, czy jesteśmy w stanie jakkolwiek to wzmocnić. A więc w takiej też sytuacji musimy to rozplanować jakoś sensowniej i tak. Nie ma co stawiać tu morseli, które mogą atakować, bo wszystkie i tak padną od razu, więc nakarmimy się takimi nieatakującymi morselami, których mamy wyjątkowo sporo nawet. Więc tak, ty dostajesz to. Tobie, koleżko, damy takie dwa morsele, bo wiem, że to jest to najlepsze, co możesz dostać. Tutaj dostawiamy tego. Koniec rundy. I tak, tamten się wzmacnia, przy okazji rozstawiając swoje wsparcie. Ten dostaje tutaj wsparcie, żre, wzmacnia się. A tutaj jest taka bitwa, która no niestety za dobrze nie wyszła. Ale spokojnie, niedługo się to poprawi. I jakoś to przezwyciężymy. A i dobra. A co my tu teraz mamy? Oczywiście, że dostaniesz tarczkę. Znowu jestem z kolcami, więc tego niestety tutaj nie dostawimy. Ale tak, nie przejmujmy się tym jednak, bo nadal mamy takie piękne opcje jak to. A tutaj... podobna sytuacja jak poprzednio na tamtym piętrze. Więc... powiedzmy, że zrobimy tak. Teraz tak, tutaj on niestety nic nie zdziała, więc... no, tak niech będzie. Dobra. No i się udało. Przynajmniej częściowo. Ale nie będę ukrywał,
Im dłużej tak na to patrzę, tym bardziej wydaje mi się, że ta bitwa może być ciężka. A, czyli to przeszło. Kurczę, już nie jest za dobrze. Ale dobra, mamy 4 energie. Możemy coś sensownego tutaj z tym zrobić? Dobra, co możemy tutaj tak naprawdę zrobić? To zdaje 42. Nie wyeliminujemy wszystkich. No, ale byśmy mogli wyeliminować część. Tutaj za to mamy potężne wsparcie, jeśli chodzi o 3 przekąski. Ten zginie, okej. Okay. Ale co z tym piętrem? Tego niestety nie użyjemy, chyba że to. Mhm. Dobra, w takiej sytuacji to zginie. Ale on przejdzie. Chyba. Chociaż czy on jest problemem. Ten tutaj powiedziałbym, że nawet nie. Więc dobra. Zostawmy to tak jak jest na razie. Na pewno to trzeba dostawić. Teraz ostateczna decyzja. Czy zagrywamy, powiedzmy, tak, tak? Czy jednak jakoś inaczej? Ta dwójka niestety też przejdzie, jeśli tego nie zrobimy. Dobra. Chcę teraz mają atak, ale... Trzeba bym się przejmował jakimś atakiem. Patrz na to, że... Oboje padną. No, dokładnie. I... Zaczyna się. Zaczyna się i... Dopiero teraz sobie uświadomiłem, że mam do czynienia z najgorszym z bossów. Który ma 8 rund, a... stealtha. Nie powinno to tak wyglądać, moim zdaniem, naprawdę. No ale cóż. Nie wiadomo, czym uwielbiałem go dawać, więc... tak. Jedyne, co możemy spróbować zrobić w takim wypadku... Tutaj to jak najwięcej efektów takich pokrył tego, żeby tylko móc właśnie przedłużyć życie tego naszego tutejszego. Tym podobne. Patrzcie, jeśli się... Jego... Czekajcie, co? 333 obrażenia jednak otrzyma. Niestety zginę. Tak? Ale dobra, 495. Więcej nie mogę. Tak, jest to wspaniały wynik. Patrząc na to, no. Jaki to jest dziad wielki. Dosłownie jedna, tak więcej. I by się udało. Bezstratnie. No dobra. No więc. Mamy wygraną. Jednakowoż chciałbym ją jak najbardziej wzmocnić, jeśli da się tak to określić. Żeby jak najmniej potracić życia i tym podobne. Chociaż... No nic tu nie zdziałam. W taki sposób. Jedno co mogę zrobić tak, po prostu. No. Proszę pięknie, po prostu nie otrzyma obrażeń, hura. A zginą za to te tutaj przekąski. Przy czym dużej różnicy to i tak nie robi. No ale dobra, zwyciężyliśmy. Otrzymaliśmy 13 obrażeń, jednak niestety smutne, ale tak, ja może dam radę. I teraz co tu mamy? Jest po prostu darmowe, że tak to nazwę, najłatwiej zżeranie przed bitwą. Powiedziałbym skip. Cave in. Jednostki na niższe piętro. Okej. Okay. No i... Gem, Chon Gem, Trove. Coś też mieliśmy, więc... z pełną premedytacją bym powiedział, że skip. A jeśli chodzi o coś tutaj, to... Co my tu tak naprawdę mamy? Nie. Fajne, jednak nie byłbym właśnie nie pewien, czy to potrzebne. No, to jest najlepsze. Pełno obrażeń, no i do tego jeszcze dobieranie kart i takie tam... Ale okej. Okay. I teraz to już naprawdę ciężki wybór. Usuwanie kart, ulepszanie magii i artefakt. Czy event, życie i zakup artefaktów. Chyba pojedziemy tędy, by jednak nadciąga boss.
A ja nie lubię iść na bossa, nie będąc gotowym na tego bossa, więc tak. Co to za wydarzenie? Okej, okay. Tracimy 25 życia, żeby dostać 150 zł. Oczywiście, że to robię. Tam to mniejsze, to nawet nie było tego aż tak warte. I idziemy tu, żeby zobaczyć, co mamy. Piękne, piękne, piękne. Oj, też piękne. Więc wezmę to. Też wziąć? A czemu nie? Reroll? I czy jest coś innego pięknego, co byśmy mogli wziąć? No, nie wierzę. Nie udało się. Więcej kupić? No, trudno się mówi w takim wypadku. Czy mamy jakąś kartę do usunięcia? Chyba nie. Nie, nie. Wydaje mi się, że wszystko inne tu jest przydatne. Dobra. W takim też wypadku ostatnia rzecz. Mroczna świątynia. Zobaczmy, co tutaj proponuję. Zaklęcie plus 30 mocy magicznej. Czy jest jakieś, które by się to przydało? No tak zrobić, ewentualnie coś takiego, ale nie, nie wiem. Nie wiem, czy to jest aż takie potrzebne. Ewentualnie tutaj 10 przebijanie. Tak nawet. W ten sposób, jak już to się trafi, będę mógł na pewno dobijać coś, co ma dużo pancerza. No i wezmę to. Co zarzucę znowu na to. Ostatecznie po prostu superpotężne leczenie z ranieniem wrogów i mamy 100 na 100. Jej, udało się. Chociaż nie wiem, czy powinienem się z tego cieszyć, czy nie. Ale tak, udało się. Mamy 100. Więc teraz tylko miejmy nadzieję, że nie zginiemy w jakiś głupi sposób. I tak znowu ten... Co będzie tam takie dziwne kamienie przyzywał. I teraz tak. Jedne będzie... Te będą dodawać nam negatywne efekty, jeśli będą nam ginąć jednostki na piętrach, gdzie to jest. A to, z tego co widzę, będzie po prostu ogłuszały jednostki, które zagrywamy. A, okej, okay. Nie będziemy mogli zagrywać po prostu normalnej jednostek na to piętro. Na szczęście przekąski, aka morsele. Spokojnie można zagrywać. Dobra. Więc tak, to niestety będzie ogłuszone. Tak, to jest to ogłuszające. Ale trzeba się tym będę przejmował. Nie. Okej. Okay. Wiecie, trzecie. Trzecie. Tak, jego lepiej na trzecie. Okej, okay, Deist, ale to nie problem. Wiem, dobijamy jego. Sens, to są dwa morselki, czy jest jakiś tutaj potężny. Jest atakujący, więc oczywiście, że atakującego wezmę w pierwszej kolejności. I zobaczmy, jakiego jeszcze mamy. 6 ataków. Mógłbym poczekać. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. No tutaj dostawię tego w takim wypadku, atakującego dostawię tutaj. Niech inni też się cieszą, korzystają z tego wszystkiego. Jakoś to zrobimy. Mhm. Widać, że już potężnie statystyki wskakują. Jeśli nie ma z podwójną prędkością nawet. Teraz jest? Tak, chyba mam ten efekt. Z podwójne tempo. Więc no. Jest mocno, solidnie, sensownie. I tak, niestety tylko jeden morselek, ale co ja tu będę za nim płakał. Może, że jakiegokolwiek dostaliśmy. Czy to jest sens zagrywać? A no, jest sens. Będzie dosyć, że ten efekt jemu aktywujemy, to jeszcze tamtego trochę dziabne. Okej, ten sam tam będzie tworzył swoje własne przekąski, więc nie musimy się już przejmować. To piętro jakoś będzie powoli działało, tylko muszę szybko zdobyć ten efekt, jak to się nazywa. Brakuje mi słów teraz. Brakuje mi słów, naprawdę nie wiem, co mi się stało. Ale tak, muszę znaleźć właśnie ten taki efekt... trample, czegoś tak, żeby właśnie on ten przebijał się przez wrogów. No, dobra. W takim wypadku jeszcze tutaj... Gdzie z tym wszystko, jeśli to zrzucę? Tak.
więc to też zarzucam. I na jego 3 miejsca dajemy mu oczywiście, że takie Morsela. Są najważniejsze, pozostałe, które nam zostaną w ręce ewentualnie, idą do niego. Bo tamten produkuje swoje własne, więc tym się nie trzeba przejmować. O nie, Damage Shield. Mój biedny Damage Shield. Dobra, tutaj nie wolno dostawiać jednostek teraz? Nie, teraz nie wolno ginąć, okej. Okay. Nie, żebym miał zamiar ginąć. Ale dobra, już się pojawił najlepszy efekt, jaki jest. I robimy to od razu. Wiem, że jest może najsensowniejsze, no ale... Nie będę za tym jako tego płakał. A zdecydowanie wolę zarzucić to, niż... A męczyć się z innymi efektami. Które, nie ukrywam, mogą być sensowne jakkolwiek, ale... Jest to już takie ważne. Więc tak. Jego... Jeśli miałbym zestwić, to bym... Zmarnował cały atak tego gościa, więc... spasuję. Najwyżej zrobię tak. Okej. Okay. Wszystko sensownie zrobione. I nie wiem, czemu tamten nie uderzył bossa. Dziwna sprawa. Naprawdę dziwna. Piękne numerki, patrzcie na nie. To tak aż pięknie się na to patrzy. Dobra, pierwsza rzecz out z tym. Drugie tak. Już właśnie jesteśmy na etapie, na którym... chyba będziemy w stanie przebijać się przez całe piętra. I teraz tutaj. Tego chciałbym się pozbyć, najlepiej. I dobra, tutaj mamy 3 życie Damage Shield, tutaj 6 życia. To oba mogą dostać się na dolne piętro. Ja mu teraz by się przydało więcej ataku, jeśli już. Ale dobra. Nie, przejmujmy się tym, bo cokolwiek przez niego przejdzie, prawdopodobnie zginie tam. Okej, 36. Teraz tylko pytanie, czy 36 mamy tutaj? 35. A niestety. Konkretnie byłoby dla niestety, gdyby nie to, że mam jeszcze Marcelka, który bije za 6, więc idealnie. Idealnie, ideolo. I teraz tak, tutaj to oczywiście, żeby się trochę wzmocnił. Teraz po naszego wspaniałego górnika, którego dokładam zawsze tutaj. Ty dostaniesz root seeda, bo nie ma co. Dostaniesz też to. Czy takie. I czy jest często zagrywać? Powiedziałbym nie. No, przy mnie dobierzemy milion kart w następnej rundzie dzięki temu, więc no, jest jakiś tam sens. Dobrze, dobrze jest, dobrze jest! 2/3 już właśnie idealnie za nami będą zaraz i radzimy sobie. Świetnie. Oj, tam widzę jakiegoś takiego bardziej nieprzyjemnego dziada. A nie, dobra, to jest tylko Spellshift. Nic istotnego. Dobra, dobra. Co my tu mamy za karty? Dwie potężnie atakujące. To oczywiście. Noż, gdybym wiedział, że tak będzie, to bym tego nie zagrywał pierwszego. No, można było się spodziewać, że jest jakiś limit kart na ręce, no ale... Nie powinno pozwolić zagrać w taki sposób. Teraz tak... ostatnia energia nam została niestety przez tą głupotę. Więc... więcej Morseli. Więcej Morseli. Nic innego nie jestem w stanie tutaj zaoferować tym wszechświatowi. Już po prostu więcej Morseli. Ktoś jeszcze może na tył? Bo czemu nie? I tak, wiem, że w ten sposób go nie zranią, ale... Czy to jest problem? Nie sądzę. Nie, jego tutaj nie ma co zagrywać. A, i prawie bym zapomniał jeszcze o 3 obrażeniach. Najważniejsza sprawa. Ach, najgorzej w sumie zaraz już się kończy tutaj oczekiwanie. Będziemy musieli bić się z tym bossem wielkim, wszechpotężnym, który nie przeżyje spotkanie z naszym czempionem. Jak to się kończy, jeśli tego czempiona dobrze się przygotuje? Co niestety nie zawsze się udaje. Ale czasami jest taki fart jak teraz właśnie, że dostaje się po prostu wszystko idealnie pod to i... No, dobra, 30 życia straci, ale ubije wszystko. Więc to jest po prostu... To jest to. To jest to, czego oczekuję po takiej gierce jak Monster Train. Właśnie możliwości stworzenia takich super wspaniałych kombinacji, które... będą dawać satysfakcję ze zwycięstwa. Dobra, i teraz co my tu mamy? Foreign Step. Consume.
Strike 1, Ember Drain 4. Potężny, jak tak szczerze o tym myślę, więc wezmę. Ryzykowne bardzo, ale potężny również, więc tak. Więcej energii. U nas naprawdę energia jest ważniejsza niż miejsce czy dobieranie. W wielu sytuacjach. Teraz tak. Tu mamy trochę pieniędzy, wydarzeń, ale tego nie możemy brać, bo mam ważniejsze sprawy. I wiem, że tam było też to jak to się nazywa. To wezmę, oczywiście. Że tam niby były karty magii, a mam fajną magię, ale... Musimy też zainwestować właśnie w życie i inne takie rzeczy. Multistrike, czy mam kogoś, komu multistrike można fajnie dać? Oczywiście, że tak. Więc tak, jednostek więcej nie mamy, więc niestety. 115 na 100. I co tutaj możemy wybrać? Dazed. Nie, nie potrzeba. O, nie mamy niczego za X, więc jeden ataku. Oczywiście. Tutaj zabrałem. Aha, to. Dobra. I ulepszenie czempiona. Uwaga, uwaga, co my tu mamy? Wow. Zwiększ pojemność piętra. Duszące. Ale niepotrzebne, mam dwa zwiększacze pięter. I one są chyba z konsum? Czy nie są z konsum? Tak, są z konsum. Ale i tak to wystarczy. Laton razy 3. 15, taką 6 życia na każdym poczęstunku. Razy 2. Oj, to będzie potężne. Jest tak. 5 kolców na każdym za 400 zł. Kuszące, ale nie. 5 obrażeń w większych moich jednostek może być zabójcze na początku, więc niestety będę musiał odmówić. I jeszcze takie efekty. To by było zabójcze. Ej, dobrze. Zanim coś, to jeszcze właśnie tutaj rozdajmy wszystko idealnie, tak jak będzie to potem. Teraz, kiedy to mam rozdane, to pierwsza sprawa. Ginie mi od tego. Tak, on zginie, jeśli to zrobię. A nie chcę, żeby... Nie chcę, żeby mi champion padł tak łatwo. Więc niestety będę musiał odmówić temu tym razem. I tak, wiem, że w ten sposób tego nie zagram, no ale... To się mówi. Najważniejsze, żeby udało się rozstawić wszystkie piętra bez nadmiernych problemów. I dobra, już jest bezpiecznie. Nawet bardzo bezpiecznie. I teraz tak, czy on przeżyje? Jeśli to zarzucę, oczywiście, że przeżyje, więc tak. Proszę. Jest tak. Losowanie kosztów, jak widać, jest na niekorzyść trochę, ale. No niestety wziąłem to, bo myślałem, że to, jak coś będzie miał kosztować mało, to będzie kosztowało mało. Ale dobra. W takim wypadku tutaj brakuje nam dużo. W takim wypadku tak, to, nieważne jakie są, ważne, żeby tylko i wyłącznie były te nasze morselki, to jest istotniejsze i oczywiście, że dodam. W ten sposób rozwiążemy problem ewentualnie tutaj, jeszcze nie, ale dobra, zaraz będzie gotowe, rozwiązane. Tego niestety w ten sposób nie użyjemy, ale weźmiemy zwykłego morselka. Żadne to różnice, jakiego dostajemy. Ja tak dam go tutaj, bo to jest 6 ataków, to dla niego to jest potężne. I dobra. Tu dostawimy jeszcze jego, nie żeby był potrzebny, no ale... Tak. No i bitwa. I teraz tylko poczekać, aż będziemy mogli mu dać właśnie multistrajka i to, wiecie, ten tamten efekt, który... No raz nam się już trafił, ale go skipłem. I mamy to. Jest multistrike. Teraz jeszcze tylko tamten efekt i będzie już świetnie. Ale zanim to, to jednak... No. Trzeba rozegrać to jak najlepiej.
jak najwspanialej, więc... tak, więc tak... Trzeba wyeliminować jednego z nich... Którego? Czy nieco nie ma? Po prostu wyeliminujmy i miejsce na jeszcze jednego Marcela. A powiedziałbym, że ty zasługujesz na tego. Tutaj dorzucimy standardowo. Czy jest może jakiś lepszy? Ja dorzucimy... Jak go dostaniesz ty? Dobra. No to sposób pozbędziemy się większości. Niestety nie wszystkich, ale spokojnie, już niedługo. Tylko wróci tamta jedna karta i będziemy się pozbywać wszystkich. Dobra. Dobra. Mam tylko jeden, niestety. Mamy jakąś kartę, którą możemy dobrze użyć i nie. Ustawiłem w takim wypadku jego, żeby zmniejszyć otrzymywane obrażenia. Jestem świadom, że on tam zginie, no ale trudno się mówi. Dobra. Ja się mówię, że te losowe koszty mogą mi tutaj naprawdę dobić. Bardziej, niż bym tego chciał. Ale dobrze, nie przejmujmy się tym. Może jeszcze wyjdzie na to. Znaczy, wyjdzie z tego coś jeszcze pozytywnego. Wow. Właśnie takie momenty mamy takie wspaniałe karty jak tamto. Jest tak, nie czekając na nic, wiem, że tu jest pełno innych potężnych rzeczy, no ale muszę tak to rozegrać. Innej opcji nie ma. Aha! Aha! Tak, te losowe koszty mi tutaj dobiją. Jestem się tego prawie pewien. Aj, no niestety. Mogłem tego nie brać. Czy jest jakiś pozytywny bardzo efekt? Niestety nie. Mamy kiepskie, bym wręcz powiedział. Zarzucę, czy będę mógł jeszcze coś innego? Będę mógł. Więc zawsze chociaż tak to zrobię. Chociaż dobra, jeśli teraz będziemy brać drogie karty, to powinno być nawet dobrze. Z tym wszystkim i... Mimo wszystko wygraliśmy. Mimo wszystko wygraliśmy. No co, oczywiście tam się przebili ci, co mieli się przebić, ale... Ale tak, wygraliśmy to. Cała moja chciwość, powiedzmy, nazbierali rzeczy, naprawdę może mi tutaj wiele zaprzepaścić, jak chociażby to zbranie tego na dobieranie większej ilości kart, bo chciałem więcej kart i losowaniem kosztów. Ale dobra, jak mówię, może sobie poradzimy. Oczywiście, że tak, bo to jest drogie. To też jest drogie, więc jest szansa na to, że będą karty, które będą się tam losować za mniejsze kwoty. Teraz... co my tu mamy? Życie, jednostki i... artefakty, czy... usuń kartę, złoto, magia i... Ten będzie bezpieczniej. Ten będzie zdecydowanie bezpieczniej. I teraz tak, jeśli chodzi o karty... Przez coś do usunięcia, no nie mógł niby ich, chociaż z drugiej strony... Nie, oni mi tu nie przeszkadzają. Rootsida jednego na pewno mogę wywalić. I może nawet... Przepraszam, Splittera teraz, kiedy sytuacja jest taka, nie inna. I okej, za to wszystko najpierw zobaczymy, jakie są artefakty. Byłoby bardzo cenne. O, to zdecydowanie, bo mam trochę stingów. A to, czy chcę na pewno brać... A kurczę, nie wiem. Przelosujemy. To jest po prostu wspaniałe. Ale czy tego potrzeba? Powiedziałbym, że może nawet tak. Więc czy to brać, czy nie brać? Dobra, biorę. No i nie zostało za dużo na ulepszanie zaklęć, ale... Zaklęcia na szczęście są w
teorii tańsze. Czy sens je w ogóle... się nazywa, no, zmniejszyć ich koszty? Chyba nie. Chyba już nie ma sensu. No dobra, no to w takim wypadku, w takim oto stanie jedziemy walczyć z... Serafem. Chyba, że mogę coś tutaj zrobić. Mógłbym niby, powiedzmy, jego, jednego takiego, włożyć w niego, ale to jest efekt nijaki. A takie postawienie jednego stewarda może być często cenniejsze, żeby ocalić życie komuś innemu. Ale dobra, połowa buffów i debuffów usuwanych za każdym razem, kiedy wchodzi na piętro. Będzie ciężko. Będzie ciężko. No ale wiesz, że jakoś sobie poradzimy z tym wszystkim. I tak, tutaj wchodzi ktoś... A no wchodzi. Jak pierwsze... jakby to nazwać najłatwiej. Pierwszy atak zawsze jest tutaj niegroźny. Więc tak, tym się na razie nie przejmujemy. Tutaj musimy jego dostawić tylko i wyłącznie. I teraz tak... co byś tutaj zrobić, żeby jak najlepiej to wyszło? To zabierze nam pewną całą energię, ale przynajmniej pozbędzie się tego dziadostwa, okej. Okay. I musimy jak najszybciej to rozkręcać, więc będę tutaj po prostu go karmił. Jego też trzeba wspomagać, przy czym niego głównie atakiem. Ale tak, damy radę, musimy. No i też byle leczenia trzeba będzie na niego rzucać, by na pewno on był w stanie przetrzymywać to, co ucieknie z piętra pierwszego. I jaka sytuacja tutaj? Podobna do poprzedniej, niestety. Ale tak, poradzimy sobie. Musimy. Więc od czego tu zacząć? Mamy 5 energii. 5 energii. Jeśli rzucimy to, to pozbędziemy się większości wrogów. Teraz to, co da nam kolejne super efektywne rzeczy. Teraz tak, jemu trzeba dać to, by trochę wzmocnić. I ostatnie z tym zostało to albo powiększyć tutaj przestrzeń, albo użyć jednej z tych takich innych mocy, ale... Powiedzmy, że zwiększy przestrzeń. W sumie z tym przeciwnikiem teraz idealnie jest pokazane, że dobrze, że mamy damage shielda na wszystkich Marcelach. Bo gdyby nie, to byłoby kiepsko. Ale dobra. Dobra, damy radę. Obawiałem się tego momentu bardzo. Głównie dlatego, że dużo Ember Drainów też tutaj będzie wchodziło, ale... Ale no. Damy radę, chyba. I teraz tak, najpierw tutaj. Czy ktoś się zginie? Z tego co widzę, to nie. Trochę nie rozumiem jaki... A, to mam multistrajka w końcu, tak. To jest to. Tutaj już jesteśmy na etapie, gdzie będziemy ubijać wszystkich. Tutaj ten by przeżył, więc... brakuje nam jednej energii, żeby to dobrze zrobić. Tego niestety nie użyję w takim wypadku. Bo muszę dać mu to. I tak wiem, że da to milion Ember Drainów, które potem będą nam torturować, no ale trzeba. No i muszę co najmniej jednego mu zawsze tutaj dorzucać. Bo bez tego to też ani rusz. I dorzucę tutaj też to. Standardowo. Dobra. Ale tak, mimo niebezpiecznej sytuacji widzę, że nasz champion na dole już... Jakby najłatwiej to określić, no gotowy na wyzwania i trudności związane z starciem z Serafem. Więc tak, jakoś sobie z tym poradzimy. On tutaj zginie. Zginie, okej. Okay. Czyli tutaj problemu nie ma. Tutaj zginą wszyscy. Też problemu teoretycznie nie ma. Praktycznie jest niewielki. W postaci takiej, że nie mamy Embera.
na całe szczęście jest to, jak mówię, niewielki problem, który rozwiążemy wprost proporcjonalnie do jego powagi, czyli zignorujemy. I tak, tutaj otrzymanie obrażenia, ale i tak nie ma co się przejmować, wszystko jest super. I tak, wiem, że więcej Ember Drainów nadal i to Ember Drain nas wykończą ostatecznie, ale damy radę. Cztery fale jeszcze trzeba przytrzymać, a ten gość już ma tutaj 2x300 obrażenia z trample. Jak na mój gust, to najłatwiej powiedzieć, nie ma szans stanowić wielkiego problemu. Leży, że tutaj nie mam jak pomóc za bardzo. A już mało mu życia zostało? Znaczy dobra, teraz Ember Drainy nie będą nakładane, to może w końcu coś wyjdzie lepszego? Specjalnie tak. No tak, już nie jest aż tak źle. Więc zaczynamy od najważniejszego, czyli od jakiegoś leczonka. Żadnych superpotężnych i poważnych nie mamy, więc musi wystarczyć takie... Gdzie to? Nie, dobra, zrzucimy takie piękne. Tak, Growl. Oczywiście. Dwa Morsele, piękne. Tak, tego dorzucam na pewno damage, czyli to są aż zbyt cenne. I teraz tak, jego wyeliminujemy od razu. Jeszcze dwa damage shieldy. Okej. To dorzucę jeszcze jednego damage shielda. Dorzucę to. I on też szybko sobie damage shieldem. Tak, jest dobrze. Mimo tego, że Seraf będzie miał tutaj milion multiataków, jakichś innych efektów wrednych, jest dobrze. To możemy ugrać i to tak poważnie. Nie, te numery są piękne. Okej, nie ma Ember Draina. I Seraf otrzymuje 400 obrażeń. Tak z marszu. Piękne to jest. Mamy powiększenie jakieś? Nie mamy. To oznacza mniej więcej tyle, że musimy polegać na tym, co mamy. Czyli mówiąc tak. Dorzucę też to, żeby zobaczyć, jakie piękne się tym razem trafią. A tak, oczywiście. I damage shield, jakkolwiek potężny, by był z tego tak... W sumie, czy jest różnica? Nie ma różnicy, dobra. Więc dorzucimy jeszcze tego. Jeszcze ataku jest to moim zdaniem cenniejsze niż te inne rzeczy. A teraz tak, dla ciebie. Lifesteal 3 ataku. Oraz do tego, powiedzmy, damage shield. A na samą górę dorzucimy kolejną dawkę HP-ków. Nie ma miejsca. Okej, za dużo przekąsek względem miejsca na naszym ciapongu. Ale dobrze, i tak nie ma co się przejmować, jest pięknie. A nie ukrywam, miałem już spore momenty zwątpienia, patrząc na niektóre, jakby to najlepiej określić, znamienia, które łatwo byłoby mi zrobić. I uwaga, uwaga! Z marszu go pokonujemy. Z marszu. Nawet nie trzeba myśleć o żadnych tych kombinacjach, jak tutaj coś dodawać, odejmować, cokolwiek. Nie, no, z marszu. A będzie to jeszcze lepsze, jak dorzucę kolejne Morsele. Po walce z nim będzie mieć 71 życia więcej niż teraz. Mamy jeszcze coś takiego. To było 71, teraz 42, no, bo leczy się gościu. Ale tak, no. Chyba wprost to prezentuje potęgę tego, co udało się tutaj zrobić. No, w tym momencie już jest martwy Seraf. A my mamy pełne życie na czempionie. Więc dziękuję bardzo, zwycięstwo. Udało się. A nie, jeszcze nie koniec. Okej, zapomniałem, że przecież te odłamki. Okej. Jeszcze jakiś tutaj efekt. Zobaczymy w takim wypadku, jak to będzie wyglądało. Tak, samo tutaj jakaś boska interwencja. Ma inny efekt na każdym piętrze. Zdobywa 7, kiedy wchodzi w tryb tej wiecznej bitwy już. Nie. Wiecie, czy to jest na drugim piętrze? Chyba? Okej. Nie, ale te googly eyes to są aż zabójcze. Dobra.
w takim wypadku nie mamy dużo możliwości innych niż przygotować się jak najlepiej do tego starcia. Poszerzać wszystko, co się da poszerzać, rozwijać bohaterów, których da się rozwijać, inne takie. Co tak? Nie rozumiem, czemu tu jest pokazane, że nikt nie trzyma żadnych obrażeń. Jakoś to naprawdę nie rozumiem w tym momencie, o tutaj, teraz. Chyba ja mam jakieś legi umysłowe dzisiaj, ale dobra. Okej, czyli on zawsze jest aktywny na wszystkich piętrach naraz. Czyli o to tu chodzi. Dobrze. W takim wypadku, co my mamy na którym piętrze? Na tym piętrze przebija się przez... No, obrażenia przychodzą na następne cele. 7 obrażeń, no i traci wszystkie efekty. Tutaj mam multistrajka. A tutaj atakuje wszystko naraz. Okej. W takim wypadku trzeba tutaj będzie się postarać, żeby to było jak najlepiej przygotowane. Wszystko. Będzie ciężko? Będzie. Owszem. Ale dam radę. Po pierwsze, Morzelmaker musi stanąć tutaj na razie. I może dla was to być dziwne, ale damage shield na niego. Dobrze. Tutaj musimy po prostu dostawać jak najwięcej morselów. Mówiąc prawdę, nieważne jakie to będą morsele. Ważne, żeby były. No a jeszcze jak to będą diamentowe, to co najlepiej jak może być. Się zarzuca to, czy kogoś ubijemy? Tylko jednego gościa. Więc tak to się zrobię. Wszystko. Jeszcze co? Czemu się minus 30? A dobra, dostanę 20 leczenia. Tutaj niestety zaniedbałem trochę to piętro. Niedobrze. Ale tak, nawet jeśli drugie piętro będzie zaniedbane, to... O, tutaj będzie dobrze. Żadnych ataków, no to jest piękne. Po prostu... Totalny spokój. A nie, dobra, on się zawsze będzie leczył, jeśli jest jakiś leczący. Sytuacja wygląda tak... nieciekawie, bym powiedział. Najprościej mówiąc. I teraz tak, ty, gościu, niestety zginiesz. O ile nie dostaniesz czegoś sensownego. A czy mamy coś sensownego? Nie mamy. Tak, musimy użyć 2 zaklęć, żeby się tego pozbyć. Też jestem skłonny zrobić. Bo w ten sposób wszyscy stracą kolce. To już jest cenne. Teraz tak, tak. Czy on by zginął w ten sposób? Chyba tak. Ale nie ma sensu. Tutaj dostawimy tak, żeby przeżyć. Właśnie o tym mówiłem. Do tego najlepiej używać tych dziadów pociągowych. I tak, dzięki temu usuniemy też 2 tutaj. Nie dajemy multistrike'a niestety. Ale multistrike nie jest na tyle aż istotny jeszcze, żeby ten, jak to się nazywa, żeby trzeba było dawać go ponad jakieś rzeczy, które mogą ratować nam pozostałe piętra. I teraz czy mam coś cennego? To jest cenne. Zanim jednak to musimy zobaczyć, czy jest jakieś piękne leczenie. Jest! Nie mam tańszej wersji, więc tak, w ten sposób trzeba to rozplanować. Tutaj zginie nam jeden, ten pociągowy. I jeszcze to. Nie wiem, jakim sensem to ma zginąć, ale okej. Okay. Czy jest sens zrzucać? Nie. Nie ma sensu. Zarzucimy to. I jak już też wcześniej wspominałem, musimy tak najwięcej morseli dorzucać. Bo to jest to, co będzie nam napędzało tutaj obronę. Mogę zarzucić to jeszcze raz? W sumie mogę.
O ile nie mam czegoś lepszego. Dobra, tak. Nie mamy bezpośrednio, więc tak, tak. Te dwa morsalty na pewno się przydadzą. I z ostatnią dwójkę rzucamy tak. Dobrze. Wspaniale. Idealnie. Niestety on przeżyje, ale... To tylko kwestia, dopóki multistrike nam nie powróci. Potem zacznie być pięknie. To już mamy bardzo mało run, zanim to będzie jeszcze wścieklejsze. No, ale dobra. Damy radę. Tutaj mam taką nadzieję. Okej, okay, tutaj dwa razy stealth. Bardzo wredny efekt. Mimo to jednak nie ma co się przejmować. Przezwyciężyliśmy. Tak, mam 5. Tutaj dobrze, tutaj nie najlepiej. Więc trzeba wspomóc w ten sposób. Mam już tylko 3 przez to. To oznacza, że niestety Morsela nie dorzucimy. No i jeszcze dajemy sobie Ember Draina. Ale to było tego warte. Tym razem. No i to w sumie zapomniałem, że to była kwestia ataku tego tam góry, która atakuje zawsze wszystko. Sam jestem niełopem pod tym względem. Spell Shield 2. Super po prostu. Czasami wydaje mi się, że to zrobiłem dosłownie celowo po to, żeby tylko się nie dało przed tym wybronić. Okej, właśnie zobaczyłem coś pięknego. Wszystkiego wzmocnienia zostałem z nim, jak on wraca jako karta. Więc już mi się to podoba. No tylko, że te morcele będę tracił, czy coś innego. Może się jeszcze uda. Chociaż będzie to ciężkie. I tak. Boję się, że tu możemy przegrać. Nie, dobra, daliśmy radę. Maut ma życie, ale daliśmy jeszcze radę. Taki gościu. Przeżyje. Tutaj nie przeżyje. Dobrze. Teraz dwa. Jak najpierw zagospodarować dwa punkty. Już widzę, że niestety na to. Jeśli chcemy, żeby on przeżył. Ale z takiej strony muszę, po prostu muszę. Testować w... Trudno się mówi. Jak no przeżyje nam. Ember Drainy powoli schodzą, więc zaraz będzie już spokojniej. Miejmy nadzieję. Dobra, gdzie tutaj padną wszyscy? Ano, padną wszyscy. Tutaj sytuacja wygląda bardzo dobrze, więc też nie ma co panikować. Stworzymy najlepszego morsela, jakiego moglibyśmy prosić kiedykolwiek. Dokładamy to? O tak. Kolejne dwa wspaniałe morsela. I nasz bohater już jest coraz bardziej gotowy na starcie z ostatnią boskością. Niestety mało zostało nam, a to oznacza, że jest spora szansa na naszą... Masz nie tylko aż porażkę, co? Na naszą... mało czasu zostało na naszą właśnie strategię pełną, przygotowanie się i tak dalej. Ale może jakoś się uda... Ostatnia fala, tak. Ostatnia fala. Przeżyją, tak. Mamy 4. Więc muszę to zarzucić. Jak najbardziej wzmocnić mojego gościa. To też. To. Tak. I teraz co tu mamy? To. To. Dobra. Przygotowałem się najlepiej jak mogę.
nagranie ma już 50 minut prawie. Ale coś mi mówi, że naprawdę możemy to przezwyciężyć. Będzie lepiej niż bym się spodziewał. Przy czym nie łapcie mi za słowa, bo jeszcze możemy to przegrać. Nie możemy przegrać. Potęga przekąsek jest zbyt potężna, żeby tak po prostu przegrać. Albo mówiąc teraz takim normalniejszym tekstem, normalniejszymi słowami. No mieliśmy farta. Do wielkiego. Że udało się aż tak go naładować z tym wszystkim utrudnieniami i tak dalej. Zginie. Ja powiem, powiedziałbym, że nie, ale niestety i tak zginie, to powiedziałbym, że nie, ale i tak zginie. No cóż, poświęcili się. Uchwalę po prostu, jak to się nazywa, tego wszystkiego. A, i okej, widzę, po prostu od górnego do dolnego piętra walki. Typowe. Dopiero na dolnym piętrze uda się zniszczyć boskość ostatnią. No ale się uda. Wow. I który? Minus 50, więc tylko 6000, ale się udało. Udało się. Cokolwiek to oznacza. Udało się. I co teraz? Poza tym, że achievement za Awis Reanimated, czyli za piąty poziom Umbrom, to... Okej, drugi poziom Covenantu, czyli Deadweight. Będziemy mieć badziewne karty, które nic nie pomagają nam, żeby zapychałem deck na drugim poziom Covenantu, na którym będziemy grać. Coś jeszcze? Vine Mastered Card. Okej. A, po prostu te karty mają inny wygląd. Wszystkie, których używaliśmy w walce z tym. Okej. Fajnie, i za czwarty poziom Umbry mamy Alloyed Construct, który nic nie robi, o ile nie dostanie paliwa. Ma multistrike'a. Jest ogólnie potężny dosyć. Musimy go karmić, żeby on coś robił. Potężny, tak? Więc fajnie. Oraz Kindle. Jednorazowo dostajemy dwukrotność żaru. Takie po prostu podwojenie naszej energii. Potężne, super. Oraz piąty poziom Umbry. Engine Upgrade. Plus jeden pojemności na piętrze. Plus jeden żar na resztę bitwy. Potężna karta. Zdecydowanie będę ją zawsze brał, jak będzie okazja. Co jeszcze? Złote zęby. Ranią, jeśli się nie mylę, ostatnią jednostkę wroga, kiedy jakieś przekąski są pożarte. Super, no i Primordium. Jakaś nowa jednostka, czy w sumie nowy champion. Jak on wygląda, nie mam pojęcia, no ale udało się. No i szósty poziom Awakenów, który daje nam coś takiego. O, okej, czyli po prostu podwójny skuteczność kolców oraz nowy artefakt. Zawsze, kiedy po raz pierwszy leczymy jakąś przyjazną jednostkę, dobieramy kartę. Super efekty. Instreak increased, jakieś inne rzeczy. Jej. Jakże super. Złote karty. Jakie piękne to. Jakie to piękne. Okej. Okej. Żeby nie było, jeśli kogoś będziesz to zastanawiać, nie wiem, czy będę wszystkie karty chciał pozłacać. Jeszcze jest tu Wormkin, którego niby nie mamy odblokowanego. Ale z drugiej strony mamy 2 na 2, czyli... Nie, mamy Wormkina. Dobra, bo już tak myślałem, co jest, że go nie ma. Ale dobra. Wskrześ Wormkinów. Utrzymywacze, że tak to powiem. Czy tam raczej strażników wiedzy Tytanów, czy tam historii Tytanów. Tak. Strażnicy właśnie wiedzy Tytanów i historii przynoszą potęgę, którą zgromadzili przez milenia izolacji nauki, czy badań. Dobra, mamy to. Brakuje nam tylko jeszcze tego, żeby mieć tego Melting Remnants. A tak to mamy wszystkie klany, no i wielki sukces. Ja już będę kończył ten odcinek, ale zanim coś jeszcze, to tutaj tylko pokażę, jak wygląda to coś.
Nie wiem, czy jest ciekawe, czy nie. O, i zobaczmy w ogóle, jak to działa. Aha. Aha. Dużo ciężej będzie tym grać niż tym normalnym. Bo zobaczcie, to ma 3x3 champion, który ma zostać pożarty. Jego życie i ten, jak to się nazywa. Jego życie i atak został dodawany do tego, co go pożera. Można go pożyć trzykrotnie. Ale nadal, no, on ma być pożarty. Nasza potężna karta czempiona jest po prostu przekąską. Wow. Po prostu wow. Ale tak, nie będę przedłużał. Na zakończenie wszystkiego się tylko pokażę mam takiego tutaj pięknego kogoś. Nowy klan. Zawartość typowo z DLC-ka. Ale tak. No i tu jeszcze mam właśnie jakiś przykład tego, jak on wygląda. Być był 5x20, dosyć typowe. A jego karta za jeden many Fracture. Apply, czym apply to rip. Powoduje, że jednostka otrzymuje obrażenie za każde. Za każdy ładunek jakiś czegoś. Potem jak walka się skończy, nie obniża się. Okej, okay, dobra. Na razie nie będę może się to zaczytywał ani nic tego typu. Wszystko zobaczymy już po prostu, jak to się nazywa, w następnym epizodzie. A na ten moment ja wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. Że jesteście równie usatysfakcjonowani z wyniku jak ja. Dobra, to jak mówię, no to na tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej.